Czołem. W tym filmie powiemy sobie trochę o katalogu monet rosyjskich Czerskiego i Safuty, wydany przez PTEN w 1988 roku. Na pewno należy na wstępie powiedzieć, że nie jest to najlepszy dostępny na rynku katalog monet rosyjskich, ale z pewnością jest on jednym z najbardziej dostępnych, bo jego koszt to naprawdę pewnie będzie jakieś kilkadziesiąt złotych i to raczej niskie kilkadziesiąt złotych. Książka dość dobrze zrealizowana. Oczywiście w tym miejscu muszę powiedzieć, że istnieją świetne internetowe narzędzia, jeśli chodzi o katalogowanie monet rosyjskich. Między innymi świetna strona Monetny Dwór m-tv.ru, na której w języku rosyjskim są naprawdę świetnie zrealizowane części katalogowe dla wszystkich nowożytnych władców Rosji od tej reformy monetarnej Piotra w 1700 latach. Także no, katalog papierowy na monety rosyjskie na pewno nie jest niezbędny, ale jeśli ktoś ma potrzebę posiadania papieru, jeśli ktoś lubi katalogi papierowe, to na pewno jest to dobry wybór, dlatego że jest tani i dość dobrze spełni swoją rolę, kiedy będziecie go używać. Książka jest dość ciekawa, dość obszerna, o czym warto powiedzieć. Na początku jest sporo takich ładnych wprowadzeń do samego systemu monetarnego, tak? Czyli co oznacza na przykład połóżka czy dienga w przeliczeniu na kopiejki, jednostki ciężaru rosyjskie, złotniki, dola, oznaczenia mennic w różnych latach, oznaczenia mincmistrzów i rytowników, które na monetach występowały. Oczywiście odniesienia do katalogów, czyli na przykład Brekke to bardzo znany katalog na miedź, spaski, no plagę tutaj też widzimy, one tutaj raczej do monet mennicy warszawskiej. Wyjaśnienie skrótów, pokazanie orłów, które były używane w określonych latach. Tłumaczenie podstawowych wyrazów i określeń, cyrlica, no i wykaz obrzeży monet. To jest dość ważne, dlatego że niektóre odmiany są bazowane na monetach. Ciekawa mapa, na której widzimy lokalizację mennic. No i również tutaj zaczyna się już część katalogowa. Ładnie wytłumaczony system monetarny, który w określonych latach panował. Czytelne ryciny, nakłady tam, gdzie są nakłady, rzadkości tam, gdzie są rzadkości. Naprawdę dobrze opracowany katalog. Ja akurat zawsze lubiłem z niego korzystać, chociaż tak jak mówię, no przerzuciłem się na wersję internetową Monetny Dwór. Tam jest naprawdę dobrze to zrealizowane i wygodnie się z tego korzysta. Do tego są notowania aukcyjne, w związku z tym no, wygrywa pod wieloma względami z papierowym katalogiem, bo tutaj mamy jakieś rzadkości. Wszystko jest ok, ale no, tam mamy po prostu notowania z aukcji. Można oglądać zdjęcia monet, można oglądać jak te monety dokładnie wyglądały i za ile się sprzedały. Mój tutaj spracowany bardzo egzemplarz chciałem pokazać i tutaj jeszcze wspomnieć. Są monety, które były bite dla Gruzji, są monety, które były bite dla Finlandii, a to już jest porewolucyjna, tam 16 rok, bo to jest Republika. To są te próbne monety z Brukseli. Generalnie bardzo dobry katalog. Wydaje mi się, że wart jest, żeby go kupić za te kilkadziesiąt małe złotych, chociażby dlatego, że macie w nim naprawdę dobrze wytłumaczony system monetarny Rosji. To znaczy, co to znaczy kopiejka srebrem, co to znaczy kopiejka w srebrze. Bardzo różne takie ciekawe wytłumaczenia, które naprawdę się przydają, jeśli chcecie zbierać monety rosyjskie, bo no, tutaj na przykład są kopiejki z srebrem, a to przecież monety miedziane. No i co to oznacza, że miały wartość kopiejki srebrem? Katalog, który naprawdę uznaję za wartościowy, zawsze bardzo mi się podobał i uważam, że
Chociażby właśnie dla takich bogatych wprowadzeń do każdego panowania warto się w ten katalog wyposażyć. Dobra książka, niemniej jednak no, czuję się w obowiązku powiedzieć, że dzisiaj wszystko, co w niej jest zawarte, możecie znaleźć w internecie. Nie jest to pozycja, która jest niezbędna. Na pewno jest to pozycja, której już nikt nie używa jako odnośnika do aukcji. Oczywiście dla monet rosyjskich takim odnośnikiem zawsze będzie katalog Bitkina, a dla monet polsko-rosyjskich albo Plagego, albo Berezowskiego. Także no, nie ma sensu tutaj szaleć. Ale na pewno, jeśli szukacie jakiejś takiej drobnej pozycji, którą możecie dodać do swojej biblioteki, to warto się nad nią zastanowić. No i to tyle. Wielkie dzięki. Jeśli nie subskrybujecie kanału, a wiem, że dużo z Was tego nie robi, to subskrybujcie go. Na pewno kolejne filmy, które się tu pojawią na kanale, będą bardzo przyjemne i użyteczne. W związku z tym do zobaczenia w następnych materiałach. Dzięki wielkie. Cześć.